Czy zastanawiasz się nad PlayStation Classic? A może po prostu oglądałeś czy oglądałaś poprzednie moje filmy dotyczące tej konsoli? W tym filmie postaram się zebrać to wszystko i podsumować. Cześć, jestem Efrio, a po unboxingu i let's playach na PlayStation Classic przyszedł czas na jakieś podsumowanie. PlayStation Classic to miniaturka wydanej 24 lata temu oryginalnej konsoli PlayStation. Classic jest o około 45% mniejszy i właściwie jeżeli chodzi o wygląd to nie ma się do czego przyczepić. W zestawie otrzymaliśmy dwa kontrolery, dzięki czemu bez problemu można grać w gry oferujące rozgrywkę dla dwóch graczy. Imitują one takie same kontrolery, jakie były dostępne dla oryginalnej konsoli PlayStation, czyli bez gałek. To nie są DualShocki. Myślę, że to dobre zagranie. Niewiele gier tak naprawdę z nich korzystało, było to raczej opcjonalne, a chcieliśmy uzyskać sprzęt wyglądający na retro. Ważną różnicą sprzętową są karty pamięci. W miejscu kart pamięci znajdują się po prostu zaślepki a konsola korzysta z wirtualnych kart pamięci. Słyszałem, że część osób narzekała na plastik, wykorzystany do stworzenia PlayStation Classic. Osobiście nie mam do niego zastrzeżeń. Pady dobrze leżą w dłoni i nie czują jakiegoś dyskomfortu nawet po dłuższym korzystaniu. Przechodząc do oprogramowania, jeżeli chodzi o interfejs konsoli, to oczywiście różni się od tego, jaki był dostępny w oryginale. Są tam dostępne jakieś ustawienia, ale to, czego mi zabrakło, to na przykład symulowanie ekranu CRT, tak jak miało to miejsce przy NES Mini Classic. Trochę zmieniło się także działanie przycisków. W PlayStation Classic nie mamy prawdziwego napędu optycznego, więc przycisk Open służy do wirtualnej zmiany płyt. Przycisk Reset zyskał nową funkcjonalność. Możemy Tworzyć tak zwane punkty wznowienia z angielskiego resume points. Umożliwiają nam one późniejsze kontynuowanie rozgrywki w danej grze. Niestety mamy tylko jeden punkt wznowienia dla każdej gry. Dla porównania, NES Mini Classic oferował aż 4 punkty wznowienia na grę. Jeżeli chcesz się bawić na PlayStation Classic w kilka osób, to musisz polegać na tym, co oferują poszczególne tytuły, jeżeli chodzi o wykorzystanie wirtualnych kart pamięci czy haseł. Szkoda tylko, że ten przycisk reset nie został został tak jasno opisany. Aby utworzyć punkt wznowienia, musisz przejść do menu przez reset. Jeżeli po prostu wyłączysz konsolę, to niestety stracisz swój postęp. Przejdźmy jeszcze do chyba najważniejszego elementu do gier. Ich dobór jest szczególnie istotny, ponieważ oryginalnie nie masz możliwości dogrywania kolejnych tytułów na tę konsolę. PlayStation Classic ma fabrycznie zainstalowanych 20 gier. Battle Arena to Shinden to bijatyka umożliwiająca zabawę dla jednego lub dwóch graczy. Jest niby w 3D, ale nie czułem, żebym się w to wciągnął. Na PlayStation Classic dostępny jest też Tekken 3, który jest właściwie lepszy pod każdym względem. Cool Borders 2 to symulator snowboardingu oferujący zarówno wykonywanie ewolucji, jak i wyścigi. Sama pozycja nie jest taka zła, ale jest w niej masa elementów, które niestety psują wrażenia z tej rozgrywki. Niewyraźnie czcionki czy narracja to tylko niektóre z nich. Destruction Derby to wyścigówka z dodatkowymi trybami gry. Twórcy postawili na realizm, więc musisz uważać na uszkodzenia swojego pojazdu. Final Fantasy VII to gra z gatunku JRPG. Twórcy przyłożyli się do oprawy graficznej i zafundowali nam piękne lokacje jak na możliwości tej konsoli. Grand Theft Auto to przygodowa gra akcji rozpoczynająca serię, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ta część była niby w 2 ale ledwo się spostrzegłem i już siedziałem nad tym kilkadziesiąt minut. Intelligent Cube to logiczna gra zręcznościowa, oparta na ciekawym pomyśle. Nie potrzebujesz do niej nawet manuala, bo twórcy przygotowali szczegółowe filmy instruktażowe. Jumping Flash to próba stworzenia platformówki w pełnym 3D. Podkreślam słowo próba. Metal Gear Solid to trzymająca w napięciu skradanka, która dostarczy wyzwań nawet najbardziej wymagającym graczom. Mr. Driller to logiczna gra zręcznościowa przeznaczona raczej dla młodszych odbiorców, której ogromnym minusem jest oprawa audio, sprawiająca, że jest to chyba najsłabsza produkcja w tym zestawieniu. Oddworld Apes Odyssey to dopracowana platformówka z wieloma zagadkami, w której masz za zadanie uwolnić jak najwięcej więźniów z zakładu mięsnego. Rozgrywka jest bardzo wciągająca i wcale się nie dziwię, że zdecydowali się zrobić remaster tej produkcji. Rayman to platformówka 2D z cukierkową grafiką. O ile ta gra nadaje się również dla młodszych odbiorców, to również starsi fani tego typu gier mogą się świetnie przy niej bawić. Resident Evil Director's Cut to gra z gatunku survival horror. Widać, że jest to produkcja stworzona z rozmachem, ale niestety czuć ograniczenia oryginalnej konsoli PlayStation. W tej produkcji znajdziesz zarówno fragmenty filmów, eksplorację środowiska, jak i bezpośrednią walkę z zombie. Revelations Persona to gra z gatunku JRPG. Sporo tych postaci można się łatwo pogubić. Gra jest trochę dziwna, ale możliwe, że w Azji lubią takie rzeczy? R4 Rich Racer Type 4 to wyścigówka umożliwiająca zabawę z takimi elementami jak dobór zespołu, dobór dostawcy sprzętu czy wybór sponsora. Najważniejszym elementem jest jednak wyścig, który przy utworach muzycznych w tle dostarcza ogromnej frajdy. Super Puzzle Fighter 2 Turbo jest pewną wariacją wokół mechanik tetrisowych. Pojawia się tam wizualizacja walki z przeciwnikiem, ale sam byłem na tyle zaabsorbowany tą tetrisowo podobną częścią, że właściwie nie miałem czasu, żeby ją oglądać. Syphon Filter to trzecioosobowa strzelanka umożliwiająca poruszanie się na relatywnie dużych obszarach bez konieczności czekania na ich dodatkowe załadowanie. Przy tej produkcji czas leciał mi naprawdę szybko. Tekken trzeci to jest jedna z perełek tej konsoli. Jest to druga bijatyka na PlayStation Classic, ale bijąca pod każdym względem Battle Arena to Oferuje chyba wszystko, czego mogliby się spodziewać fani bijatyk. Różne tryby rozgrywki, świetny lektor, kamera z różnej perspektywy czy powtórki. Tom Clancy's Rainbow Six jest taktyczną pierwszoosobową strzelanką. Multum możliwości i dziwne niedociągnięcia sugerują, że tak naprawdę oryginalna konsola PlayStation nie była tak dobrym sprzętem, aby wykorzystać w pełni potencjał pomysłu na tę grę. W Twisted Metal angażujemy się w walki pojazdów. Jest to taka trochę grana od Uważam jednak, że do Twisted Metal trzeba mieć albo odpowiedni nastrój, albo trzeba być fanem tego typu gier. Na koniec jeszcze Wild Arms. Jest to gra z gatunku RPG, która niestety szybko zaczyna się robić nudna i powtarzalna. Jeszcze szybko ocenię binarnie każdą z tych produkcji, aby można było z tego wystawić jakąś ocenę. Battle Arena to Shinden na minus, Cool Borders 2 na minus, Destruction Derby na plus, Final Fantasy VII na plus, Grand Theft Auto na plus, Intelligent Cube na plus. Jumping Flash – na minus, Metal Solid – na plus, Mr. Driller – na minus, Oddworld Ape's Odyssey – na plus, Rayman – na plus, Resident Evil Director's Cut na plus Revelations Persona na minus R4 Reach Racer Type 4 na plus Super Puzzle Fighter 2 Turbo na minus Siphon Filter na plus Tekken 3 na plus Tom Clancy's Rainbow Six na minus Twisted Metal na minus i Wild Arms na minus W efekcie daje to 11 gier na plus i 9 gier na minus, czyli w mojej opinii 5,5 na 10 jeżeli chodzi o dobór gier Generalnie, swój zakup PlayStation Classic oceniam pozytywnie. Czy polecam? Aktualnie za cenę z premiery tej konsoli, czyli za 450 zł, można mieć przynajmniej ze dwa tytuły AAA. Dlatego uważam, że zainteresuje ona jedynie fanów jakiejś konkretnej gry, która pojawia się na tej konsoli, albo fanów retro. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!